Port w Hanifil numer 4. No tu już troszkę mniej smarka, może mnie słyszycie. A zresztą nie będę gadał. Pani z wężem jest na osobnym zdjęciu. Film ma być, jest zatytułowany Port w Hani. No więc trzymajmy się tematu. Ja idę naprzód. Około południa. Ktoś dużo ludzi. Knajpa na knajpie. Pani z vlog Kreta przestrzegała, żeby tu nie zachodzić, bo tu jest ekstremalnie drogo. Całość nie będę filmował. Po prostu zrobię przeglądówkę. Są filmów nakręconych z portu w Hani jest bardzo wiele. I to lepiej niż ja robię. To bardziej profesjonalnym sprzętem. I czekajcie na kolejną część. Ale będzie katastrofa. No, lakierek się porysował. Nawalił chlopik. Dali dupę chłopaki. A mało brakowało, by dziobem w dupę mu wjechał. Jest szyf z kalibru Forda. Dobra. Filmuję. Ale tu zaraz znikną. A gady. Rzuć jeszcze kawałek tutaj. Cofnij się. Mhm. Ale ci koniec. Oj, pomagają mi się. Dawaj więcej, może zaraz jakiś potwór się tu pojawi. Widziałeś, że na... Tak, no właśnie. Przecież widziałeś, Zawo, że tam ktoś łowił na wielki kawał chleba. Z powierzchni. No widzę. Może by zaraz rekin. Tam zabrała. Nic nie zabrała. Oj, bo nic nie widzę. Muszę z wyświetlacza. Wielkie, większe pływają. Rzuć kawałek chleba, większy. Większy dopłynął. O. Jeszcze. To samo miejsce. Zresztą mi całą kanapkę. No ty będziesz się odchudzać. I tak się odchudzasz. O, większa. Trzeba było z hotelu wziąć więcej. No rzucaj. Moją kanapkę dłużej. Ale duże. Masz. O, ciapnęły. Zjadłam wszystko. No co miała wąchać? No rzucaj dalej. Ostatni kawałek, ale tam dalej. Na słońce. Marka, wiem, że to miał być, że poprzedni film miał być ostatnim filmem sportu, ale nie wytrzymałem. Na horyzoncie daleko Cypel Kurski,
ta wyspa, to nie wiem jak się nazywa, mieszkamy naprzeciw niej, na lądzie, no oczywiście port w Hani, część kolejna i to jest Zatoka Portowa. Łódki najróżniejsze, od ekstremalnie drogich, luksusowych jachtów turbinowych po zwykłe krypy rybackie, a tu w kąciku jest jakaś porządna szalupa. Magazyny portowe. A to wygląda mi na starą wojskową toaletę. Tu się i wylot do morza. A to nie strzelnica, tylko wentylacja. Powyżej są otwory. Na więźbę dachową. A żaba tutaj wcina kanapkę, bo zgłodniała. Śmieci mało.